To dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej wielki honor, że mogę dziś odznaczyć tym najważniejszym i najstarszym polskim orderem jego eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Ten order ustanowiony ponad 300 lat temu przez króla polskiego Augusta II Mocnego ma w sobie wielką symbolikę. Ma w sobie symbolikę związaną zawsze z wolną Polską. Jest nadawany za znamienite zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. I dziś wręczając ten order Waszej Eminencji, ja mogę powiedzieć tak, właściwie całe życie dotychczasowe Waszej Eminencji było znamienitą zasługą dla Rzeczypospolitej Polskiej. Ta służba, którą 60 lat temu, w 1957 roku, Eminencja rozpoczął, wstępując do seminarium duchownego, wyznaczyła drogę życia, która była drogą życia dla Boga, dla bliźnich, dla Kościoła, ale także, a może z mojego punktu widzenia, przede wszystkim dla Rzeczypospolitej Polskiej.